Hej kochani, z tej strony Karolina. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do obejrzenia filmu, w którym pobawię się trochę distressami Oxide i kolekcją stamperii Sea Dream, by stworzyć takie małe morskie stoidełko, tak w nietypowej formie, na HDF-owej bazie. Więc standardowo, jeśli taka tematyka Was interesuje i jesteście ciekawi, jak powstała moja praca, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Swoją pracę stworzę na bazie drzwi HDF od Artistico, ale równie dobrze mogłabym użyć tutaj na przykład taga. Jednak ja osobiście bardzo lubię wszelkiego rodzaju bazy z HDF, które notabene są idealne właśnie do wszelakiego mediowania. Dzisiaj ja ograniczę się do używania tuszy, które nie wymagają jakiegoś super trwałego podłoża, ale przy bazach z HDF-u naprawdę możecie szaleć z mediami wszelkiej maści. W bazach od Artistico jest też super to, że jeden wzór występuje w trzech różnych rozmiarach, więc daje nam to totalną swobodę działania. Ja tym razem wybrałam najmniejszą bazę, która może zarówno być, tak jak u mnie, bazą samodzielnej pracy, jak i na przykład elementem większej kompozycji, takiej jak okładka albumu. Jak widzicie, będę również używać papierów z kolekcji Sea Dream od Stamperii. Powiem Wam, że pomimo, że nie jest to najnowsza kolekcja, to naprawdę warto się nią zainteresować, jeśli do tej pory nie zwróciliście na nią swojej uwagi, bo dawno żadna kolekcja aż tak mnie nie urzekła, i jest ona po prostu przepiękna. Wycinam z niej elementy do kompozycji oraz docinam papier na tło do moich drzwi, podkładając kilka opcji i sprawdzając, który wzór będzie wyglądał najfajniej z pomiędzy ażurowej warstwy wierzchniej. Następnie układam wstępnie moją kompozycję, wykorzystując m.in. wyciętego z kolekcji Białucha, i tutaj oczywiście specjalnie sprawdziłam, jak nazywa się ten ssak, oraz kompozycję kwiatów, tekturki i metalowe koło sterowe. Gdy mam już ułożony wstępny zamysł, przystępuję do przyklejenia papieru bazowego na żel medium oraz do pokolorowania mojej bazy. I tutaj, jak mówiłam Wam na wstępie, dzisiaj będę się nieco bawić tuszami Distress Oxide i na nich chciałabym głównie w tym filmie skupić uwagę. Ponieważ, słuchajcie, jestem nieprzerwanie totalnie zakochana w tym produkcie. I jeśli jeszcze nigdy nie mieliście z nimi styczności, to naprawdę szczerze Wam polecam. Wiecie, są produkty, które co prawda dają na koniec super efekty, ale w pracy trzeba się z nimi namęczyć, by ten efekt uzyskać. Tusze Distress Oxide totalnie do takich produktów nie należą. I tutaj praca to naprawdę czysta przyjemność. Tuszować, słuchajcie, dzisiaj będę zarówno przy użyciu takiego pędzla na rączce do tuszowania, jak i przy użyciu standardowego narzędzia do blendowania od Rangera. Te tusze dają Wam naprawdę multum możliwości tworzenia i bawienia się nimi. Z racji tego, że łączą w sobie cechy zarówno tuszy wodnych, jak i pigmentowych, jednocześnie świetnie reagują na wszelkie zabawy z wodą, których akurat dzisiaj ja nie będę uskuteczniać, ale również przepięknie łączą się ze sobą, tworząc wspaniałe przejścia kolorystyczne. Są też na tyle kryjące, że jak możecie zauważyć, nie potrzebowałam nawet w żaden sposób zagruntowywać mojej bazy. Każdy nowo nakładany kolor jest zarówno pięknie wtopiony w poprzedni, jak i wyraźnie widoczny. Nie tworzy się tutaj, nie wiem, jedna wielka maziaja. No naprawdę mogłabym długo jeszcze zachwalać ten produkt, bo jest naprawdę genialny. Ja dzisiaj wybrałam kilka odcieni, takich zgaszonych niebieskości oraz żółtych i zielonych kolorów. Zresztą wszystkie kolory oznaczyłam Wam na filmie, a linki do nich znajdziecie na dole w opisie.
Co warto też zauważyć, produkt ten nie traci swoich właściwości kryjących, nawet jeśli warstwa koloru jest bardzo cienka. Widać to szczególnie przy pierwszym tuszowaniu, gdzie intensywnie niebieski kolor jest skumulowany w jednym momencie, dalej wszystko się tak rozprasza i rozpływa do delikatnej mgiełki koloru, ale nadal pięknie widocznej na tej w sumie ciemnej HDF-owej bazie. Kiedy moje cieniowania są już gotowe, następnie stempluję moją bazę różnymi backgroundowymi stemplami. Może być to, słuchajcie, jakieś pismo, jakaś siatka, nie wiem, litery, kółka, czy na przykład jakiś damask. Każdy stempel do tła, jaki macie, nada się tutaj idealnie. A jeśli żadnego nie macie, to w zielonych kotach znajdziecie całą kategorię właśnie z takimi stemplami. I radzę się Wam tam udać, szczególnie jeśli mix media, art journale, layouty to to, co w scrapbookingu kręci Was najbardziej. To wtedy właśnie stemple do tła to Wasz absolutny must have. Do stemplowania używam tuszy Archival w dwóch odcieniach brązów, bo nie chcę, by moje stemplowanie było aż tak kontrastowe i odznaczające się, jak przy użyciu czarnego tuszu. A dzięki brązowym odcieniom wtapia się ono w moje tło i jest tylko takim delikatnym, aczkolwiek nadal widocznym akcentem. By stemplowanie też nie odznaczało się tak nienaturalnie, unikam używania tutaj bloczka, tylko stempluję z tak zwanej ręki. Jednak użycie dwóch odcieni da na pewno właśnie jeszcze ciekawszy i zróżnicowany efekt. Szczególnie jak te ciemniejsze stemplowania ciemniejszym odcieniem brązu zrobimy warstwowo na tych jaśniejszych, to wtedy uzyskamy, wiecie, taki efekt starszych, jakby już wyblakłych, jakichś tam wzorów pod spodem i tych świeższych na wierzchu. Aby jeszcze lepiej wtopić stemplowania w całe tło, następnie tuszuję na brązowo brzegi bazy, co też nadaje mojej pracy mocniejszego, vintage'owego charakteru. Kolejny krok mogłabym również wykonać gesem, jednak ten efekt jest, słuchajcie, nieco inny. Mianowicie będę używać białego pudru do embossingu, ale bez współudziału żadnego stempla. Odbiję po prostu nieco tuszu prosto z bloczka na brzegach mojej pracy, a następnie zasypię te miejsca pudrem, który potem wygrzeję. Z racji tego, że tusze z Distress, te z serii Oxide, są takie dosyć lepkie, przez co czepliwe, to nieco proszku przyczepia mi się do powierzchni, ale wystarczy po prostu zmieść go lekko pędzlem. Pamiętajcie, by proszek zawsze sypać po podłożeniu pod przedmiot, na przykład jakieś kartki papieru, dzięki temu resztki pudru bez problemu sypiecie z powrotem do pojemniczka. W kolejnym kroku chciałam nałożyć żel medium przez maskę w bąbelki, by po wyschnięciu tworzyły właśnie takie przeźroczyste bąble udające bąbelki wody. Jednak moja baza okazała się trochę za mała i zbyt ażurowa, by miało to większy sens. Koniec końców wyszło kilka bąbelków, ale dałam sobie spokój z celowaniem maską, by po prostu było ich więcej, więc możemy ten krok totalnie pominąć. Thank you.
Wracam do mojej kompozycji i do zabawy z tuszami, tym razem na tekturkach. Sami zobaczcie, w jak prosty i tak naprawdę wręcz nieco niechlujny sposób jesteśmy w stanie uzyskać przepiękne cieniowania i gradienty kolorów. W międzyczasie sklejam również całość mojej pracy ze sobą. Kilka razy zmieniam koncepcję, wymieniam tekturki, zmieniam zamysł kolorystyczny, aż w końcu dochodzę do satysfakcjonującego mnie efektu. Dodaję jeszcze parę elementów, takich jak dyndadełko w postaci małego metalowego łańcuszka, w sensie o takich drobnych oczkach, kabuszony, napis oraz chlapania, które wykonuję oczywiście przy użyciu płynnej akrylowej farbki od Finebar w kolorze Titanium White, tak jak wszystkie praktycznie moje chlapania teraz obecnie zawsze. Na koniec dodaję jeszcze listki wycięte z wykrojnika, które również traktuję tuszami Distress Oxide. Cieniują się one tak samo łatwo jak na wcześniejszych powierzchniach, więc mamy tu tak naprawdę użyte trzy różne materiały, trzy różne powierzchnie pod te tuszowania, czyli bazę HDF, tekturkę oraz taki papier akwarelowy.
tak oto prezentuje się moje niewielkie morskie stoidełko. Mam nadzieję, że moja praca, oczywiście również sam tutorial, Wam się podobały, że podpatrzyliście coś ciekawego dla siebie. W razie oczywiście jakichkolwiek pytań piszcie, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dajcie też znać, jakie wakacyjne projekty najbardziej lubicie robić, bo u mnie te w morskim klimacie zawsze zdecydowanie wygrywają. Listę użytych produktów, jak zwykle, znajdziecie w opisie. Zachęcam Was również do subskrybowania zarówno sklepowego kanału, jak i mojego prywatnego, by być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i za poświęcony czas. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa pa!